Współpraca z mieszkańcami, zgłaszanie inicjatyw do Rady Miasta oraz projektów do budżetu obywatelskiego to tylko niektóre z działań Rady Cieplic. Jednostka powstała 4 lata temu, by wspomagać działania związane z uzdrowiskiem. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że ta rada jest potrzebna w Cieplicach. Z tym, że ciągle podkreślam właśnie takie zdanie, że jeżeli będą startować do kolejnej rady na drugą kadencję chętni, to po prostu niech się zastanowią, czy mają czas i co mają do zaproponowania mieszkańcom. Dużo załatwili spraw i uważam, że Urząd Miasta bardzo dobrze z nami współpracował. Może niektóre sprawy nie załatwione, ale może załatwią następni, którzy nas zastąpią. Z założenia sama rada była tylko ciałem doradczym. To podkreślam za każdym razem. Pasjonaci, którzy chcieli coś zrobić, ciało doradcze, pracowali całkowicie społecznie, zaczynając od sprzątania fizycznego, pomysły, ideologię i szalone czasem idee. Z wielką radością witam Państwa. Przede wszystkim dziękuję, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Dzisiaj odbyła się ostatnia, 24. sesja Rady. Podsumowano pracę obecnego składu. Radni otrzymali również pamiątkowe dyplomy od prezydenta miasta, które wręczył jego zastępca. Wybory na radnych drugiej kadencji mają odbyć się pod koniec kwietnia. Będzie pani kandydować ponownie? Nie, dziękuję bardzo, ale nie odcinam się absolutnie od Rady, dlatego że jestem w Radzie Miejskiej. Podobnie jak radna Alicja Szklarska, co jak twierdzą obie panie, pozwoli Radzie Cieplic jeszcze lepiej funkcjonować w kontekście współpracy z miastem. Kolejna sesja Cieplickiej Rady już w nowym składzie, który będzie kontynuował społeczną misję rozpoczętą 4 lata temu.